So Ken, welcome to Poland. Ken, witamy w Polsce, witamy w Zabrzu. Przedstaw się fanom Górnika i powiedz kilka słów o sobie. I come from Estonia and... Pochodzę z Estonii, całą swoją karierę spędziłem w Lidze Estońskiej, więc Górnik jest moim pierwszym zagranicznym klubem i bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Jestem lewym obrońcą, choć w reprezentacji występuję też czasem na lewym skrzydle. Generalnie trzymam się lewej strony. Yeah, mostly in the left side. What do you know about? Co wiesz o Górniku Zabrze? I know that my friend played here. Mój przyjaciel Sergiej Mosznikow grał tutaj i wiele dobrego mi opowiadał. Ja sam obejrzałem kilka ostatnich meczów, w których Górnik grał ładną, ofensywną piłkę, a ja lubię taki styl gry. Powiedział, że to dla mnie świetna opcja, a Górnik to wielki klub ze wspaniałą historią i sukcesami. Your father played also. Twój ojciec także grał w piłkę w reprezentacji Estonii. He played, yeah. He was... Tak, był dość znaną postacią, głównie dlatego, że wykonywał wrzuty z autu, robiąc salto. Podobnie jak ja, grał na lewej obronie. Do you know any Polish players? Znasz jakiegoś piłkarza z ekstraklasy? Ekstraklasa? Not so. I haven't like. Piłkarzy nie znam, ale wiem, że poziom jest wysoki, bo z moją estońską drużyną grałem przeciwko Lechowi Poznań i grało się bardzo ciężko. You play against... No właśnie, twoje Nome Kalju rywalizowało z Lechem w eliminacjach Ligi Europy, więc miałeś okazję przyjrzeć się atmosferze na polskich stadionach. Like the fans because they make you feel alive. Tak, stadion i publiczność zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Wiem, że w Zabrzu kibice też gorąco dopingują, co daje drużynie dodatkową moc i motywację. Już nie mogę się doczekać pierwszego meczu na nowym stadionie. I think this place is really good to play.